Jako radna była pani inicjatorką powstania w Nowym Sączu, w siedzibie nowosądeckich koszar, chyba można tak powiedzieć, prawda, Straży Granicznej, szczególnego miejsca, Izby Pamięci poświęconej pierwszemu pułkowi strzelców podhalańskich. Proszę nam więcej powiedzieć o tym pomyśle. No, ja byłam bardziej inicjatorem znalezienia środków finansowych na to przedsięwzięcie, ale rzeczywiście jest to idea godna wsparcia i cieszę się, że po raz pierwszy w budżecie województwa małopolskiego znalazły się środki, które w najbliższym czasie zostaną przekazane już Straży Granicznej na przygotowanie właśnie tego przedsięwzięcia. Ta Izba Pamięci jest niezwykle ważna, bowiem w zasobach jest mnóstwo pamiątek, pięknych oryginałów, różnych medali, zapisów, różnych aktów pamięci, które na pewno powinny znaleźć swoje szczególne miejsce. Niektóre z nich ze względu na ich taką wartość historyczną powinny zostać zdigitalizowane po to, żeby właśnie nie uległy zniszczeniu i po to, żeby młodzi ludzie, którzy tutaj przychodzą, którzy mogą uczyć się postaw patriotycznych i w tym miejscu może odbywać się szereg bardzo niezwykłych spotkań, takich o charakterze edukacyjnym, patriotycznym, mogli no, w sposób taki namacalny niektórych rzeczy dotknąć, zobaczyć, a niektóre właśnie za pomocą już takich urządzeń nowych, cyfrowych też mieć w swoim zasięgu oka i głowy. To kolejny etap akcji, która ma na celu sprowadzenie, jakby powrót do Sądecczyzny jednostki wojskowej odwołującej się do tradycji pierwszego pułku, prawda? Niedawno zebraliśmy prawie 30 tysięcy głosów, zostały one przekazane na ręce pani wicepremier Beaty Szydło z nadzieją, że ona także będzie w stanie pomóc naszemu regionowi doprowadzić do powrotu tej jednostki. Pani jest także jednym z sygnatariuszy tego apelu. Proszę powtórzyć, dlaczego ważne jest, aby ta jednostka powróciła tam, gdzie przecież przez kilkadziesiąt lat współtworzyła ten region? Tak, to prawda, ja miałam ten zaszczyt też być jedną z osób, która podpisała ten apel, będąc absolutnie przekonaną o wartości powrotu, bo przecież to miejsce jest naznaczone historią, historią niezwykłą i powrót w to miejsce i jakby kultywowanie tradycji pierwszego pułku strzelców podhalańskich jest naszym takim patriotycznym zobowiązaniem lokalnym, ale myślę, że też jest uwarunkowane wieloaspektowo i chciałabym zwrócić też uwagę na taki aspekt bezpieczeństwa, bo przecież jeszcze będąc w poprzedniej kadencji radną sejmiku, wtedy kiedy Straż Graniczna została zlikwidowana w Nowym Sączu, wiele mówiliśmy o tym też, jak przesuwają się granice bezpieczeństwa, a raczej jak przychodzą tutaj różne niebezpieczne zdarzenia związane z przemytem ludzi, z przemytem broni. Coś, co dzisiaj dla nas wszystkich od strony bezpieczeństwa Polaków ma również fundamentalne znaczenie. Więc myślę, że obecność wojska nawiązująca do tych wielodziesięcioletnich tradycji, tego wszystkiego, co było bohaterskimi czynami okresu niepodległościowego Polski, przedwojennego, jest dla nas na pewno ważnym zadaniem, ważnym zobowiązaniem i wierzę też w to mocno, że ta Izba Pamięci, która powstanie, będzie takim ważnym elementem w systemie bronienia tej idei powrotu i przyczyni się do tego też, że tak się stanie.